29 maja wspominamy błogosławionego Józefa Kowalskiego, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 13 marca 1911 roku w Siedliskach koło Rzeszowa w rodzinie chłopskiej. Jako dziecko był chorowity, zdrowie zawdzięczał Matce Bożej, pod której opiekę został ofiarowany przez rodziców. Po ukończeniu w 1922 roku szkoły podstawowej rozpoczął naukę w zakładzie salezjańskim imienia świętego Jana Bosko w Oświęcimiu. Ucząc się, grał na skrzypcach i w orkiestrze dętej. Również śpiewał w chórze i występował jako aktor w teatrzyku szkolnym. W 1927 roku rozpoczął w Czerwińsku nad Wisłą nowicjat salezjański, a rok później złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1931-34 odbył jako kleryk praktykę pedagogiczną w Czerwińsku i Przemyślu. Po studiach filozoficznych i teologicznych w Krakowie w 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie od 1938 roku aż do jego aresztowania był sekretarzem inspektora salezjańskiego ojca Adama Cieślara. Zajął się porządkowaniem archiwum inspektorialnego, rozpoczął kurs księgowości. Angażował się w pracę duszpasterską w parafii świętego Stanisława Kostki w Dębinkach. Głosił kazania i konferencje, spowiadał, prowadził chór młodzieży męskiej, uczył kleryków śpiewu gregoriańskiego, organizował spotkania religijne i sportowe dla zaniedbanych chłopców. 23 maja 1941 roku został aresztowany przez Niemców wraz z 11 innymi salezjanami, których postanowiono zlikwidować. Zawieziono ich do więzienia na Montelupich w Krakowie, skąd po trwających miesiąc torturach 26 czerwca 1941 roku przetransportowano ich do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Józef otrzymał obozowy numer 17350. Według świadków ksiądz Józef zachował w obozie godność człowieka i kapłana, pomagał innym, choć był za to bity. Jako sumienny kapłan, mimo surowego zakazu, rozgrzeszał konających, dodawał otuchy zrezygnowanym, pocieszał załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami, na strychach lub w piwnicy bloku numer 25, odprawiał msze święte i przewodniczył modlitwą. Roznosił po blokach komunię świętą dla tych więźniów, którzy osobiście nie mogli uczestniczyć w mszy. Wraz z ojcem Maksymilianem Kolbe organizował nabożeństwa maryjne. 31 maja 1942 roku część księży wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Józefa z tej grupy wykluczono. Stało się tak, ponieważ Józef nie odrzucił i nie podeptał mimo rozkazu różańca, który podczas kąpieli przed transportem trzymał w dłoni. Za karę wcielono go do kompanii karnej, gdzie doznał kolejnych szykan i upokorzeń. 3 lipca 1942 roku podczas kopania rowu kapo znęcali się nad Józefem. Dla rozrywki zrzucili go z nasypu do głębokiego, bagnistego dołu. Po chwili wyciągnęli go od stóp do głowy ubrudzonego lepkim błotem i bijąc kijami zagnali pod dużą beczkę, na którą jeden z kapo kazał mu wejść i wygłosić z niej kazanie. Józef na beczce uklęknął, uczynił znak krzyża i zaczął po kolei odmawiać modlitwy. Następnego dnia, 4 lipca 1942 roku, został skatowany, a potem utopiony w beczce z fekaliami. Jego ciało spalono w krematorium. Święty Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 roku w Warszawie jako jednego ze 108 błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego z czasów II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miły.